Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj tak trochę spontanicznie chciałabym podzielić się własnymi wrażeniami na temat bardzo znanej moim zdaniem pozycji potęga podświadomości Josepha Marfiego. Sam Joseph Murphy jest na pewno autorytetem, gdyż jest doktorem słuchajcie, religioznawstwa, filozofii, praw. Natomiast moje ogólne odczucie na temat tej książki to jest to takie swego rodzaju z jednej strony bzdura, sprytnie wypromowana, natomiast, oczywiście, tak jak w każdej książce, moim zdaniem, coś zawsze wartościowego da się znaleźć, i chciałabym tą swoją opinię teraz uzasadnić. Cóż, o co mi chodzi, że jakby takim główny, główną ideą, głównym założeniem, jaki moim zdaniem wynika z tej książki jest to, że wszystko jest możliwe, że każdy człowiek jest w stanie spełnić każde swoje marzenie, każdy cud jest w stanie w życiu każdego człowieka nastąpić i tylko dzięki zmianie. I tutaj pan Józef sprzedaje nam w tej książce ten sekret, dzięki któremu każdy człowiek jest w stanie zmienić swoje życie i, i wyleczyć się ze wszystkiego i totalnie o 360 stopni zmienić. I słuchajcie, Pierwsza sprawa, ja może już jestem trochę za stara, natomiast ja w takie cudowności nie wierzę. Oczywiście y, uważam, że y, człowiek jest w stanie zmienić swoje życie y, ciężką pracą, ale to wszystko właśnie wymaga pracy, wymaga poświęceń. Natomiast takie cudowne, y, magiczne, bo ja odnoszę wrażenie, że tutaj jest taka trochę magia y, y, pokazana. No nie do końca wierzę, o tak powiem. Y, I o co chodzi? Druga sprawa, że moim zdaniem jest tutaj kilka takich sprzecznych, moim zdaniem, twierdzeń, założeń, że z jednej strony Pan Józef twierdzi, że człowiek, jeśli zmieni swoje myślenie, zacznie wierzyć, że wszystko jest w stanie człowiek, człowiekowi, jakby się w jego życiu dokonać, to wtedy wokół niego zaczną się dziać cuda, niestworzone rzeczy i wszystko się zacznie układać. A z drugiej strony, tutaj pan Józef też ostro, jakby toruje sobie drogę do istnienia pana Boga, który również wszystko temu człowiekowi daje. Czyli, no, moim zdaniem, moim zdaniem jest to wyklucza, wyklucza się, bo albo człowiek jest totalnie od siebie niezależny jest w stanie dzięki zmianie swojego myślenia i nastawienia zmienić życie, albo też. Bez tej stuprocentowej własnej, jakby wiecie, własnej w, w, temu zmianie myślenia, że jednak włącza w, w to istnienie Boga. Więc druga sprawa, słuchajcie, akurat taki chciałam Wam przeczytać cytat z, z, z jednej ze stron. To jest taki podrozdział Zrzędliwa Żona. I cytuję: Częstokroć się zdarza, że żona zrzędzi, ponieważ czuje się zaniedbywana, i gderając domaga się uwagi. Jej uzasadnione pragnienie miłości i serdeczności wyraża się w sposób, który jeszcze bardziej zniechęca partnera. Okazuj tedy żonie więcej zainteresowania i zrozumienia, wychwala jej zalety. E, I tak. Słuchajcie. No, to, to, jest, to jest, uważam, prawda, bo rzeczywiście, takie, właśnie panowie, oczywiście, takie negatywne komentarze na temat kobiet formułują, że marudzą, że zrzędzą, a to tak naprawdę jest wynikiem tego, że kobieta czuje się rzeczywiście zaniedbywana, czuje, że niewystarczającą ilość czasu się jej poświęca. To jest prawda. Natomiast, no, no słuchajcie, no jeżeli ktoś tego nie czuje, jakby stracił zainteresowanie, no jakoś ta, ta relacja się oddala, no to no czy ktoś tak oczekuje rad, czy, czy, czy zmuszać się do czegoś? No, także to mi się też, wiecie, kłóci z tą, z tą ideą jakby panowania nad swoim życiem, jakby pozytywnego myślenia. Bo skoro zdaniem pana Józefa ktoś chce zmienić nastawienie i myśleć pozytywnie, czyli tak naprawdę, no po co, po co tutaj temu panowi rady, skoro jeżeli ja jestem tą zrzędliwą żoną, no to zgodnie z, z zasadami z książki, to powinnam zacząć myśleć pozytywnie, uwierzyć w to, że, że nagle w cudowny sposób ta relacja się odmieni i tak będzie. Więc, no, to jest kolejna, kolejna rzecz, jakby za, zaprzeczająca tej, tej całej idei. Um, natomiast, generalnie rzecz biorąc, takie rzeczy, które um, uważam za pozytywne, no to um, rzeczywiście tak jest. Wiecie, co że czasami, w, myślę, że to wie każdy, czasami w jakichś swoich planach czy marzeniach ktoś coś nam powie, że nas zniechęci. Albo niestety no, pe na pewne rzeczy nie mamy wpływu, jednak, i, i one też nas zniechęcają. Yy, I wtedy człowiek tworzy takie sobie blokady i sam się zniechęca, sam demotywuje do, do pewnych sytuacji, do pewnych rzeczy, czy jakieś negatywne doświadczenia również. Yy, I wtedy uważam rzeczywiście, yy, wtedy rzeczywiście warto zadbać o to, yy, żeby jednak tą wiarę. Podtrzymać, żeby powalczyć o swoje marzenia, żeby powalczyć o swoje cele. Natomiast, no, taka całkowita, totalna wiara, no, słuchajcie, jeżeli jednak się coś nie powiedzie, bo nie, nie na wszystko człowiek ma wpływ, no, przecież nie jest tak, że na wszystko, no, nie na wszystko. Nie wszystko od nas zależy. I jeżeli spotkamy się z porażką, to uważam, jeżeli mamy te 100% pewności, że coś się uda, a jednak się nie uda. Mimo tych, tych rad w tej książce zawartych, to to rozczarowanie i te przykre, trudne emocje będą tym większe. Natomiast uważam, że jeśli rzeczywiście y, się zadba o, y, o, taki, o tą motywację, o to, o to, żeby spełniać te marzenia, iść do przodu, ale zostawi się pewien margines y, prawdopodobieństwa, że może się inaczej zdarzyć albo te marzenia spełnią się później niż zamierzaliśmy. To wtedy uważam no z taką świadomością, że nie od, nie do wszystkiego nie, do, nie na wszystko mamy wpływ to uważam, że jest to takie bardziej racjonalne podejście do życia, nie takie bardzo magiczne, że wystarczy, wiecie, wystarczy uwierzyć i, i, i myśleć i, i już wszystko się nagle, y, no to jest trochę moim zdaniem taki, wiecie, chwyt marketingowy, bo jednak jest coś takiego w naturze ludzkiej, że każdy by chciał szybko, y, łatwo, y, o i tu nagle cudowny sposób na, na znalezienie te, tego rozwiązania, tego sposobu, to to. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, która mi się nie podoba w tej książce, to o, go, zwłaszcza tutaj pod koniec, wiecie, są takie mm, zasady e, w podsumowaniu. E, tutaj pan Józef e, wymienił takie zasady, którymi się należy kierować w życiu, e, i e, generalnie tutaj takim, wiecie, przesłaniem w tym jest, żeby. E, Cieszyć się każdym dniem, żeby się nie przejmować starością, żeby się nie przejmować niedołężnością, żeby wiecie, być takim otwartym, zadowolonym, szczęśliwym, radosnym i tak dalej. No słuchajcie, ja uważam, że to jest niemożliwe. No. no, niemożliwym jest, żeby człowiek cały czas był szczęśliwy, radosny i, no nie wiem, nie, nie martwił się czymś, nie zasmucił, nie poczuł lęku. No może lęk to. Zależy od osobowości, bo jedne osoby są bardziej na e, bardziej tym spektrum neurotyzmu, drugie bardziej w, tej, w tą stronę e, psychotyczną. Natomiast generalnie no, nie jest to możliwe: słuchajcie, nie jest to możliwe, żeby człowiek e, odczuwał tylko jeden uznany według autorytetów i według współczesnej mody e, e, wachlarz emocji i, i nastroju. No, moim zdaniem jest to niemożliwe że człowiek naturalnie doświadcza różnych emocji i tych przyjemnych jak radość i tych trudnych jak smutek, jak lęk przed starością, jak zmartwienie i tak dalej. I to jest uważam naturalne I, i to takie przesłanie jest jakby takim, wiecie, nieakceptacją, odrzuceniem takiej, takiej słabszej strony człowieka, Moim zdaniem no nie, jest to y, niemożliwe. No. Niemożliwe, żeby się nie bać starości, niedołężności, jakich, nie mieć takich tego typu lęków. E, dlatego no, słuchajcie, no z tym akurat no, się nie zgadzam. E, e, moim zdaniem m, taką podstawą podstawy to jest y, wartościowe, Dobre relacje, y, z, nie wiem, z jedną, z dwoma, z trzema osobami y, i wtedy, y, wtedy to jakby jest, jest łatwiejsze do, do przejścia, no bo zdarzają się różne momenty, y, różne sytuacje w życiu, y, dlatego no ja... Y, ja tą książkę bardziej od poradnika jakbym skatalogowałabym bardziej w kierunku fantastyki, słuchajcie. Dlatego, no tak jak mówię, no, może tam 15% tej książki jest wartościowe, bo jak najbardziej uważam, że um, trzeba dbać samemu o, o to, o to jak, się, jak się czuje, o, o swój... Yy, jakby wiecie, samopoczucie i tak dalej. E, oczywiście trzeba m, jakby e, coś tak robić, żeby e, ktoś, żeby te osoby z boku nie, nie zniechęcały w pewnych z, e, zamierzeniach czy celach. Natomiast no <gulanie> ogólnie rzecz biorąc, powiem Wam szczerze, że tak jak powiedziałam na początku, że dla mnie ta książka ma taki wydźwięk magiczny, no. e, także. Mm, no i nastawiono oczywiście na, na sprzedaż, no, bo to chwyciło, jak widać chwyciło. Natomiast jeżeli y, ktoś z Was doświadczył jakichś magicznych skutków y, korzystania z tej książki, to, to podzielcie się proszę. Y, także chciałabym też prosić Was serdecznie, żebyście podzielili się własnymi odczuciami y, z, y, z tej książki. Ja tą książkę pożyczyłam, nie kupiłam. Także na pewno nie kupię, powiem tak. I tak jak mówię, no, pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję, do usłyszenia.